Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na moim kanale i po raz kolejny witam z pokładu flagowej Skody. Niedawno była Skoda Octavia RS Ivy, tym razem chciałbym Wam przedstawić Skodę Superb w wersji Scout. To, co w tym samochodzie jest fantastycznego, przynajmniej z mojej perspektywy, to nie wersja wyposażenia, ani nawet nie napęd na cztery koła, ale to, co mamy pod maską, także jeśli jesteście ciekawi, standardowo zapraszam na test. I standardowo również chwila dla partnera kanału, czyli firmy Car Vertical, dzięki której wszystkie osoby, które zainteresowane są zakupem nowego, używanego samochodu, na przykład Skody Superb, prosty, szybki i przyjemny sposób mogą ten samochód dokładnie sprawdzić. Co konkretnie trzeba zrobić? Wystarczy pobrać raport ze strony carvertical.com, dzięki któremu dowiecie się, czy samochód, którym jesteście zainteresowani, nie był bity, czy nie jest na przykład kradziony, czy przebieg nie był kręcony. Te i wiele innych informacji zdobędziecie szybko, łatwo i przyjemnie, także pamiętajcie, aby zawsze być czujnym, nie dać się oszukać i sprawdźcie raport carvertical.com. A my przechodzimy do Superba. Na początek standardowo małe technikalia i cytat ze specyfikacji, którą dostałem razem z tym samochodem. Mamy tu oczywiście napęd na cztery koła, mamy siedmiobiegową skrzynię DSG, mamy Superba w wersji Scout, co za chwilkę bardziej rozwinę, no i przede wszystkim pod maską mamy dwulitrowe TSI o mocy 272 koni mechanicznych. Z tego, co czytałem w cenniku na 2021 rok, tych koni jest już 280, ale wszystko jedno, to są rejony 280 koni, także coś fantastycznego. No i powiem Wam jeszcze jedną, z mojej perspektywy, bardzo fajną informację. Zgadnijcie, ile ten samochód katalogowo ma do setki. No to spieszę z odpowiedzią, 5,3 sekundy. I też małe wyjaśnienie w tym momencie. Ja już robiłem test Superba dokładnie z tą samą jednostką, z DSG, z napędem na cztery koła, także nie będę się mega rozwodził jakoś nad całym samochodem, bo nie ma sensu kolejny raz tego robić. Jest też test Superba IV, jeśli jesteście zainteresowani, także wrzucę gdzieś tutaj w karcie i w opisie do tego wideo. A dzisiaj po prostu pogadamy sobie tak bardziej o Superbie i skupimy się na wersji Scout. Ale o silniku też oczywiście powiem, bo ogólnie gdyby mi ktoś powiedział jakieś półtora roku temu, że ja wypowiem takie słowa, to bym się puknął w czoło, ale ja jestem w pewien sposób zakochany w tym samochodzie, w tej wersji dokładnie, silnikowej. Na pewno mogę powiedzieć, że jestem nią zauroczony, bo to, co tutaj udało się zrobić Skodzie, to jest jakieś mistrzostwo świata i okolic. Powiem Wam jedną rzecz. Prawie 300 koni, 5 z kawałkiem do setki, ogromny samochód. Zgadnijcie, jakie ja spalanie osiągam w mieście, jeżdżąc po Warszawie 100%. Są to okolice 10 litrów, także biorąc te wszystkie rzeczy pod uwagę, ja uważam, że wynik jest genialny. Jazda gdzieś poza miastem, spokojnie zejdziecie do 8, szybka trasa, to znowu będzie te 9-10, ale tak jak mówię, na te wszystkie parametry, no proste porównanie. Dzisiaj rano nagrywaliśmy Superba z kolegą, który jeździł Volvo 190-konnym, prawie 100 koni mniej i z tego, co mówi, gdyby tak jeździł jak Superbem dzisiaj, no wiadomo, my się nim bawiliśmy, to mówi, że przy takiej jeździe on ma spalanie 20. Przy normalnej jeździe 11-12. Także biorąc pod uwagę, co ten Superb oferuje, i na to, ile paliwa będzie potrzebował, to ja uważam, że te wyniki są genialne. A uwierzcie mi, tym samochodem naprawdę jest ciężko jeździć powoli. Może to jest dziwne, bo z zewnątrz i w ogóle ten samochód na to nie wygląda, to nie jest jakieś Porsche, ale to jest troszkę tak jak z motocyklem, który ma litr pojemności. Jak jeździliście, to wiecie. No można różne rzeczy opowiadać, ale jak macie 600 czy litra, no to oczywiście jak się uprzecie, macie dużo samozaparcia, to będziecie jeździć wolno. Ale jestem w stanie się założyć, że wiele razy będziecie tą manetkę odkręcać i tak samo jest tutaj. Ja nie wiem dlaczego, ale ten samochód prowokuje do szybkiej jazdy i jest to coś, co troszkę gryzie się z tym, co to za samochód, no ale tak po prostu jest, przynajmniej mam tak ja, a nie jestem już 18-latkiem, który będzie się wygłupiał na każdym zakręcie. Więc no, taki mamy klimat. Matko, jakie dziury. No i przechodząc troszeczkę do wersji Scout. Mnie się ostatnio mocno zmieniło pojęcie tego, czym jest jazda w terenie. Po wizycie w Bieszczadach i jeździe patrolami przez jakieś rzeki, góry, błota i tak dalej, no tak jak mówię, obraz mi się mocno zmienił i ten samochód, mimo tego, że nazywa się Scout, że ma podwyższone zawieszenie, że ma 4x4, to w żaden sposób nie jest samochód terenowy i tak go oczywiście nie traktujcie, ale na przykład na tak nierówne drogi, jak teraz jadę, na jakiś dojazd na działkę, jak mieszkacie gdzieś pod miastem i macie po prostu nierówną drogę, to jest coś niesamowitego. Szczególnie, że te parametry przy tej jednostce możecie połączyć z samochodem, który będzie mega szybki i spokojnie poradzi sobie gdzieś tam na błocie, na nierównościach i w dojeździe do tego domku. Jego prześwit
jest zwiększony tylko o 1,5 cm. Dużo, mało, no ogólnie to nie jest dużo i bardzo dobrze nie wpływa na to, jak ten samochód się prowadzi. Przynajmniej ja tego za bardzo nie odczuwam. Jedyna rzecz, którą odczuwam, która mam wrażenie, wydaje mi się, że jest troszeczkę inna od standardowego Superba, to to, że on gdzieś tam po nierównej drodze, po jakichś nierównościach bardziej płynie, bardziej się, że tak powiem, buja. I to jest coś, co troszeczkę rzuciło mi się w oczy, ale mogę też wymyślać głupoty, bo jeździłem ostatnio Superbem pewnie 1,5 miesiąca temu, może nawet dawniej, i w międzyczasie miałem masę innych samochodów, więc nie mam takiego bezpośredniego odniesienia 1:1. I też jeszcze jedno, bo niektórzy widzowie, którzy wiedzieli, że będę miał teraz Scouta, pytali się mnie, bo są zainteresowani, czy kupić zwykłego, czy kupić tego, czy na przykład do tego się łatwiej wsiada. Mam wrażenie, że tak, że jest jakaś tam drobna różnica, ale na pewno nie jest jakaś znacząca. I tak jak mówię, no dobrze by to było sprawdzić, wsiadając z jednego do drugiego. Ja takiej opcji teraz nie mam, także no musicie to sprawdzić sami. Sorry, że nie pomogłem. Wydaje mi się, że jest troszkę łatwiej. Ale tak jak mówię, ten zwiększony prześwit w żaden sposób nie wpływa na prowadzenie, na parametry jezdne. Ja tego nie zauważam. Ten samochód w zasadzie różni się troszkę wizualnie, jest troszeczkę wyższy, ma te osłony z przodu i z tyłu, co pomaga, jak gdzieś tam wjeżdżacie, gdzie leci pełno kamieni i tak dalej. I to jest w zasadzie tyle. Ja jakichś ogromnych różnic między tymi autami, czyli standardowo Superbem i wersją Scout, większych nie zauważam. Może jeszcze jedna różnica, którą po naciśnięciu tutaj przycisku Mode, standardowo mamy Eco, Comfort, Normal i Sport. Tu dochodzi jeszcze Offroad, ale mówię, no to po tym, jak ostatnio mi się zmieniło pojęcie słowa i co to w ogóle jest Offroad, to ja to bardziej traktuję jako ciekawostkę, bo Offroad to jest właśnie wjechanie patrolem do rzeki albo podjechanie pod taką górę. Więc to jest oczywiście samochód, który służy do czego innego i do czego na przykład może służyć ten samochód. No to miałem na przykład prośbę, aby pomóc przewieźć rzeczy z jednego mieszkania do drugiego. Jak spójrzcie na to zdjęcie, jak ja zobaczyłem tą ilość pudeł, to złapałem się za głowę, mówię, no nie ma opcji. Co się okazało? Spójrzcie na kolejne zdjęcie. Wszystkie pudła weszły i zostało jeszcze sporo miejsca. Ten samochód jest naprawdę przeogromny. Spójrzcie na sam pusty bagażnik. No to jest moc. I oczywiście każdy wie, czym jest Superb i że to tak wygląda, tak samo jeśli chodzi o miejsce z tyłu, ale to trzeba pokazywać, bo może znajdą się takie osoby, które tego nie widziały. No zobaczcie na to, ile jest miejsca przed moimi nogami. Oczywiście mając Superba, to spowszechnieje, ale ja Superba nie posiadam i za każdym razem, jak w niego wsiadam, jestem po prostu pod wrażeniem, bo ten samochód jest przeogromny. Czasami używam takiego zwrotu, że jak chcę opisać, że samochód jest duży i pakowny, to mówię, że można się nim przeprowadzać. No to tym się można przeprowadzać, bo właśnie to zrobiliśmy. I to jest na pewno parametr wow. Powiem kolejną rzecz, którą gdyby ktoś mi powiedział jakiś czas temu, że powiem, bo ja też wiele razy mówiłem i przyznaję się do tego, bo czemu mam się nie przyznawać. Nie byłem nigdy fanem Skody, a wręcz byłem, no nie powiem hejterem, ale używałem tych wszystkich zwrotów o tych kurach na masce i tak dalej. To już było dosyć dawno, no ale tak było, więc no, nie ma co tego ukrywać. Wręcz myślę, że trzeba to pokazać, żeby podkreślić drogę, jaką ja przeszedłem w swojej głowie z gościa, który widział Superba i mówił, no dobra, kura, spadaj, do gościa, który jest w stanie powiedzieć, nie wiem, czy się odważę ten filmik wypuścić i czy tego nie wytnę, ale dla mnie dzisiaj, pomijając oczywiście jakieś fanaberie, jakieś wyskoki i marki premium, to z normalnych samochodów, gdybym ja miał dzisiaj wybrać sobie samochód służbowy, którym będę jeździł też na co dzień z rodziną, jeśli byłaby taka opcja, to wybrałbym Superba. Podstawowy warunek z tym motorem. To jest dla mnie dzisiaj ideał samochodu właśnie takiego, czyli służbowy samochód, którym jeździcie też na co dzień z rodziną. Czy ja właśnie użyłem słów ideał samochodu w odniesieniu do Skody? No chyba tak zrobiłem. I chyba to upublicznie, także ogólnie z mojej perspektywy grubo, ale naprawdę tak jest. Jest jedna rzecz, która mogłaby stanąć w pewien sposób na przeszkodzie w zrealizowaniu tak pięknego planu. Otóż przejdźmy do kwestii, ile to kosztuje. I jak zobaczyłem specyfikację, że to, czyli dokładnie ten egzemplarz, którym jadę, kosztuje 220 tysięcy złotych, no to troszkę mi rura zmiękła, ale z drugiej strony, jeśli wystarczyłaby Wam na przykład wersja Style, która też jest mega dobrze wyposażona, może nie potrzebujecie też Scouta, to jesteście w stanie kupić Superba Kombi w okolicach 170 tysięcy złotych, co oczywiście jest furą pieniędzy, ale na dzisiejsze standardy naprawdę nie trudno kupić dużo gorszy samochód w takim budżecie, dużo wolniejszy samochód też przede wszystkim. I oczywiście dla wielu osób być może to jest aspekt nieważny, ale dla mnie jest. A ja testuję bardzo subiektywnie, czyli mówię o sobie. I z mojej perspektywy
to jest w pewien sposób zagwozdka, że oczywiście superbów jeździ cała masa i to też nie ma co wnikać, to jest też prosty temat, czemu jest ich tak dużo. Ale naprawdę, jeśli szukacie samochodu dla rodziny, macie dwójkę, trójkę dzieci i po prostu potrzebujecie przestrzeni, ale lubicie jeździć samochodem dynamicznie, jesteście też z kategorii tych osób, które uważają, że moc to bezpieczeństwo, to naprawdę miejcie taki obrazek nad głową, że ja stoję i dzwonię Wam dzwoneczkiem. Pojedźcie do salonu Skody i przejedźcie się tą wersją z 2-litrowym TSI, z 4x4 z DSG, bo ten samochód w mojej ocenie naprawdę spełnia wszystkie wymagania, jakie można mieć wobec takiego auta. Cały czas się zastanawiam, czy ja ten film naprawdę puszczę w eter, bo gość, który śmiał się ze Skody przez tyle lat, gada takie rzeczy, no ale tak po prostu jest. Ja naprawdę uwielbiam jeździć tym samochodem i Skoda Superb w wersji Scout 2.0 TSI 272 albo 280 koni jest samochodem, który mogę śmiało określić słowem fantastyczny. I tak jak mówiłem, nie będę opowiadał o środku, o wykończeniu, audio i tak dalej, bo to wszystko już było. Jeśli chcecie, to wskoczcie sobie w link pod filmem i zobaczcie poprzedni test Superba. A ja zostawiam Was z tym słowem fantastyczny. Jestem ciekawy, czy pociśniecie mnie w komentarzach, czy może się ze mną zgodzicie. Czekam na Wasze opinie i żegnam się z Wami. Trzymajcie się. Cześć.